Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam i pozdrawiam już w zupełnie nowej odsłonie liturgicznej. Tak, kochani, zakończyliśmy kilka dni temu okres Białego Karnawału, czyli tak zwany okres zwykły. Zakończyliśmy go akcentem, myślę, że bardzo mocnym, bardzo radosnym, chociaż w atmosferze pandemicznej, a mianowicie tłustym wtorkiem, czyli tak zwanymi ostatkami, czy jak to woli, zapustami. I już następny dzień po zapustach to była chuda środa, środa wstępna, czy po prostu środa popielcowa. Tak tę środę nazywaliśmy, tak ona się nazywa. I właśnie ta środa wprowadziła nas w okres Wielkiego Postu. Środa, dzień zwykły, a jednocześnie niezwykły. Popatrzmy. Zdaje się, że żadnego święta, zdaje się, że żadnego zobowiązania, a do kościoła przychodzimy bardzo licznie. Przychodzimy po to, żeby owszem pomodlić się, ale przede wszystkim po to, żeby poddać się specjalnemu obrzędowi posypania naszej głowy popiołem i żeby usłyszeć te bardzo mocne słowa: pamiętaj człowieku, że z prochu powstałeś i w proch obrócisz się, bądź też nawracajcie się, wiersz Ewangelii. Jak wiemy, w tym roku Wielka Środa Popielcowa była troszeczkę tak okrojono z racji pandemii. Papież Franciszek, że tak powiem, troszeczkę ułatwił czy skrócił, więc przy każdym wiernym nie musieliśmy wypowiadać tych słów: pamiętaj człowieku, ale ogólnie do wszystkich, a posypanie głowy popiołem dokonywało się w atmosferze ciszy. Czym jest popiół? Popiół jest symbolem przemijania, popiół jest symbolem pokuty, symbolem zniszczenia, ale popiół też jest symbolem, co nam przypomina, że nasze życie przemienia się, że nasze życie jest życiem, które ma swój początek, ale które ma też swój koniec i że przyjdzie czas, kiedy to obrócimy się w proch, ale też, że przyjdzie czas, kiedy z tego prochu powstaniemy, bowiem wierzymy w ciała zmartwychwstanie, a będzie to podczas sądu ostatecznego. Póki co żyjemy, póki co jesteśmy w Wielkim Poście. Dzisiaj, kochani, mam pierwszą niedzielę tegoż Wielkiego Postu. Czym jest Wielki Post? 40 dni. Dlaczego 40 dni? Dlatego, że Pan Jezus 40 dni pościł, dlatego, że właśnie inne tam jeszcze te 40 mają miejsce w Starym Testamencie i one są pewnego rodzaju symboliką i pewnego rodzaju przygotowaniem przed bardzo ważnymi wydarzeniami. Ten właśnie Wielki Post, który rozpoczęliśmy, te 40 dni, to jest to przygotowanie przed bardzo ważnym wydarzeniem, że trzeba najważniejszym wydarzeniem, jeżeli chodzi o życie Kościoła, jeżeli chodzi o życie Chrystusa, a mianowicie przed Jego zmartwychwstaniem. To Wielki Post przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, do świąt, jak powiedziałem, najważniejszych i największych, bo jak święty Paweł powiada, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara, nasze nauczanie, nasz trud, to wszystko byłoby daremne. Ale do Wielkanocy jeszcze daleko, pierwsza niedziela Wielkiego Postu i gdy będziemy, bo się, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunków. Duch wyprowadził Jezusa na pustyni, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu usługiwali. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię Bożą i mówił: czas wypełnił się, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zobaczmy, Chrystus jest kuszony, ale to Jego kuszenie przez szatana jest kuszeniem, które dla Chrystusa kończy się zwycięstwem. On odpiera, Chrystus, każdą pokusę. On wobec każdej pokusy ustosunkowuje się zwycięsko i wychodzi właśnie zwycięsko. Czego w ten sposób nas Chrystus uczy? Uczy nas tego, żebyśmy też walczyli z pokusami, żebyśmy walczyli z grzechem, żebyśmy walczyli ze złem, żebyśmy temu złu nie dali się zwyciężyć, jak mówi święty Paweł, ale to zło dobrym zwyciężali. Czas Wielkiego Postu to czas właśnie takiej walki, tej walki skutecznej, ale kochani, nie możemy sami, jak to się mówi, walczyć na własną rękę, bo tego rodzaju walka zawsze będzie walką, która okaże się klęską. Dlatego też przy pomocy Chrystusa Jam zwyciężył świat. To On do nas mówi w tym Wielkim Poście na początku tego świętego, bardzo ważnego czasu. Jam zwyciężył świat. Chcemy ten świat zwyciężyć w sensie tego zła, którego jest tak bardzo wiele i w nas, i wokół nas, i w naszych bliźnich. Walczmy z tym złem. Nie uciekajmy od zła, bo od zła nie uciekniemy. Jeżeli od niego uciekamy, to na pewno przyjdzie czas, że się zmęczymy i to zło nas dopadnie i to zło po prostu nas pokona. Kochani, czas Wielkiego Postu to czas nabożeństw wielkopostnych, to czas
Drogi Krzyżowej. To czas gorzkich żali, dlatego też zachęcam, by w każdy piątek brać udział w Drodze Krzyżowej. W każdym kościele, czy o godzinie 16, czy z rana o godzinie 9, czy o jakiejś tam jeszcze innej godzinie. Jest to wspaniałe nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przychodźmy na takie nabożeństwa i patrzmy na Chrystusa, który cierpi za nas rany, Chrystusa, który cierpi z miłości do każdej i każdego z nas. Patrzmy na Chrystusa cierpiącego i uczmy się godnego cierpienia, naszego cierpienia, jego przeżywania, bowiem pamiętajmy o tym, to wciąż powtarzam, zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Nasze cierpienie, jeżeli jest cierpieniem poza Chrystusem, jeżeli jest cierpieniem bez Chrystusa, jest tylko nonsensem, jest tylko jednym wielkim bólem, jest tylko jedną wielką tragedią. Jeżeli to nasze cierpienie połączymy z Chrystusem, jeżeli spojrzymy na jego krzyż, na krzyż, na którym dokonuje się właśnie to nie tylko zbawienie, ale gdzie jest pełno tak tego właśnie cierpienia zadawanego przez złego człowieka, czyli przez grzech, to cierpienie nasze w połączeniu z cierpieniem Chrystusa staje się cierpieniem zbawczym. Ono zasługuje na nasze zbawienie, ono zasługuje na nasze niebo, na nasze szczęście niebieskie. Dlatego też w Wielkim Poście pamiętajmy o tych rzeczach, pamiętajmy o naszym cierpieniu, pamiętajmy o tym i wołajmy do Chrystusa, który za nas cierpi rany, wołajmy do Chrystusa, który cierpiąc te rany, żeby się nad nami miłował, żeby się nad nami litował i żeby był po prostu z nami, byśmy byli w ten sposób silni. I na koniec jeszcze przytaczam słowa z Ewangelii. Czas się wypełni, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Chrystus wzywa nas do nawracania. To jest jakiś tylko jeden akt. Nie nawróćcie się, ale nawracajcie się. Kochani, nawracajmy się. Nawracajmy się każdego dnia. Nawracajmy się zawsze i wszędzie. Tam, gdzie nas atakuje grzech. Tam, gdzie ten grzech próbuje nas pokonać. Tam, gdzie właśnie ten grzech próbuje nas dopaść i żeby zrobić nam krzywdę. Czasem krzywdę fizyczną, czasem krzywdę duchową, ale na pewno bardzo mocną krzywdę, która może nasze życie przemienić w piekło. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, już wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.